Cześć, zapraszam Was do wspólnej rozgrywki pod wrogim niebem. Poznaliśmy wspólnie zasady, mam nadzieję, że mieliście okazję je zobaczyć u mnie na kanale. Jeżeli tak, to super. No ale jeżeli macie wciąż jeszcze jakieś wątpliwości, no to postaram się je tą rozgrywką Wam wyjaśnić. Jak widzicie, jak już pewnie zauważyliście, plansza jest bardzo, bardzo długa. Niestety cała się nie mieści w kadrze. Dlatego część tutaj, którą odkryję później, mam nadzieję, to kamerę skieruję tutaj też na tą część, natomiast w momencie, kiedy statek matka zejdzie nam w dół, no to tym bardziej będziemy w stanie sobie odpuścić górę i jakoś to sobie wszystko pomieścimy. Na razie myślę, że ten widok będzie optymalny, bo widać tak naprawdę wszystkie elementy, które są nam potrzebne do tego, żeby rozgrywka nam tu sprawnie przebiegała. Ła! Pierwsza kość już mi uciekła. Uciekła i druga. Wykonujemy więc rzut i zaczynamy. Bierzemy jedną z kości i umieszczamy ją w naszej bazie. Jeżeli to będzie kość biała, pozostałe kości przerzucamy i bierzemy te, które wyrzuciliśmy. Dobrze. Zaczniemy w takim razie od... No właśnie, co by nam się przydało? Zaczęliśmy z poziomem drugim energii. Tutaj możemy się przesuwać w górę. Zaraz zobaczymy. Potrzebuję 4. Więc w sumie tak naprawdę mógłbym użyć 4, żeby ją wrzucić tutaj i przesunąć się na tym torze o dwa poziomy. Że od razu mówię, tak, to jest tu na torze badań, no właśnie. Czyli to by było ok, ale ze względu na to muszę zobaczyć, czy to mi się kalkuluje. Chyba tak, ponieważ kiedy umieszczam kostkę w jakimkolwiek pomieszczeniu, pamiętając o zasadzie, że w jednej kolumnie może być tylko jedna kostka, przesuwam o tyle pól w dół statek, który znajduje się w tejże kolumnie. 1, 2, 3, 4. Na szczęście wylądował on na polu pustym, więc nic się nie dzieje, aczkolwiek zbliża się do mnie. No musimy uważać. Ok, ponieważ była to kość szara, to z pozostałych kości mogę wybierać dalej. Cóż ja bym teraz chciał? Brakuje mi na pewno energii, bo kiedy zużyję ją do aktywacji tego pola, stracę ją całkowicie, a powinienem troszeczkę jej tutaj zgromadzić. Więc chciałbym jakąś dobrą kostkę. No dobra, spróbujmy. Weźmy 6. I ten stateczek nam się obniży. 3, 4, 5, 6 pól. Chociaż w sumie można było wziąć 5. Wtedy byłaby szansa go rozwalić. Dobra, zrobimy małą zmianę. Tutaj co mam? 4. Dobra, spróbujemy. Ok. Pardon. Podmieniamy. Ponieważ była to biała kość. Rzucam jeszcze raz. Ok. Trzeba było na pewno uwolnić troszeczkę pól. Więc zobaczmy, co by mi się mogło tutaj zmieścić. 1, 2, 3, 4, 5. Mógłbym mieć 5. Albo 4. No dobra, połóżmy tu 4. I ten stateczek nam zjedzie tutaj. Niestety tym samym zablokowałem sobie tę kolumnę, no ale trudno. Została mi jeszcze 6 i 3. Jedna kość na pewno pójdzie tu, żebym dostał bardzo dużo energii, tylko pytanie, ile jest mi potrzebne tej energii? Znaczy 8 minus 5 to i tak będzie dużo. Dobra, dajmy tu 3. Statek zjedzie o 3 pola. Spokojnie, nic się nie dzieje na razie. No i została nam 6, którą muszę wykorzystać, ponieważ mogę ją włożyć tylko do tej kolumny. To jest automatycznie minus 1. Tutaj nic się nie dzieje, poza tym tylko, że statek się obniża o jedno pole mniej. Pach. Dobra, wszystkie wylądowały na polach pustych. No więc teraz mam możliwość dokonania aktywacji tychże pól. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym zrobić, no to sobie tę kość mogę i tak zdjąć, ponieważ ona już nic nam nie robi. Tutaj mamy modyfikator minus 3, czyli 8 minus 3, 5. 2, 3, 4, 5 energii. Ok, i teraz te energie możemy wydać. Tutaj dwie energii, żeby o 4 poziom badań, czyli możemy przesunąć się 3 plus 1, 4. Super. No i w tym momencie pojazd drążący też musi wydać jedną energię. Czyli dwie energii i jedną jeszcze wydać, żeby pojazd przesunąć w to miejsce. To oznacza, że od następnej rundy te dwa pola są dla mnie również dostępne. No i to jest cała filozofia. Statki się przesunęły. Aha, no i oczywiście statek matka. Przesuwamy go w dół. Do gry wchodzi jeden biały stateczek. Biały stateczek wędruje tu i na jedno z pól
Musimy go wystawić. Zasada jest taka, że jeżeli w żadnej kolumnie nie ma statku, no to uzupełniamy statkami. Najczęściej będą to statki różowe, natomiast później kolejne statki, które miałyby wejść do gry, lądują tam, gdzie statki są, w tej kolumnie, w której statki są jakby najbliżej Ziemi, czyli najbliżej nas. Ja wybrałem sobie tę kolumnę, no tak po prostu. Dobra, no to lecimy dalej. Mamy trochę energii, ale mamy też taki słaby rzut kośćmi, chociaż może on niekoniecznie będzie słaby, dlatego że jedynki możemy wykorzystać do tego, żeby się statki nam nie za bardzo obniżały, natomiast warto by było je tutaj wpuścić na jakąś minę. Okej, to mamy pole już podwójne odblokowane. Jak one nam tu spadną, to możemy je drapnąć. Ja bym zrobił właśnie w ten sposób. Czyli tak, pierwszą kość dałbym tutaj. I 1, 2, 3. Super. Drugą kość zrobiłbym dokładnie to samo. I dałbym 1, 2, 3. O, jest dobrze. A może i nawet bardzo dobrze, ale potrzebuję do tego dwóch energii. Energii na razie trochę mam, więc może dobrze by było zacząć się gdzieś tutaj wspinać. W sumie mogę zrobić taki myk. Dam tutaj piątkę. Będę musiał zapłacić jedną energię. Już niestety troszeczkę mało jej mam, ale to nic. I o 5 pól obniża mi się ten statek. 1, 2, 3, 4, 5. No niestety. A! No tak, jak położyłem trójkę, powinienem był te kości przerzucić. Czy ja je przerzucałem? Powiedzmy, że tak. Dobra, piątka. Teraz tak. Jedynkę mógłbym dać tutaj. A to mi się statek matka obniży. Ponieważ ten mi zjedzie tutaj. A może to w sumie nie będzie takie złe. Jedynka, tam dwójka. Dobra. Tak by musiało być to zrobione. Ok, tu będzie jedynka. Statek się obniża o jedno pole. To pole oznacza, że statek matka nam się przesuwa. Na razie jeszcze nic się nie dzieje. Tu 5. No i oczywiście ten 5 musiałby się przesunąć. Czyli 1, 2, 3, 4, 5. Tu by wpadł na to pole. Sorry, zapomniałem, bo one oczywiście są razem. No i tutaj dwójka. Czyli statek przesuwa się minus 1, czyli o jedno pole. Dobra, kości są ułożone. Maszyna drążąca, pach. Jedną energię nam zabiera. Tu zabiera nam jedną energię minus 1, czyli o 4 mogę się wspiąć. Super. Czyli jedna energia. No i tu dwie energii po to, żeby zlikwidować statki, które są na polach o wartości 6 lub mniejszych, ponieważ wszystkie pola mają wartość maksymalnie 6, no to te statki, które są na polach z eksplozją, tadam, mogę usunąć. Super. Okej, dobra. Teraz statek matka. Przesuwa się nam o jedno pole. Dochodzi kolejny biały stateczek. No i je rozkładamy zgodnie z tym, co mówiłem. Czyli tam, gdzie nie ma jeszcze w kolumnie statków, to ustawiamy różowe i następnie statki białe. Pardon. My przecież nie. Biały został zestrzelony, więc jego tu nie ma. Dobra, jednego nie ma, jeden wszedł nam ze względu na to pole. Czyli powinien był wylądować tu. O, okej. Dobra, ta kość nam spada. No to lecimy dalej. Brakuje nam energii, więc rzucimy się na pewno na nią. Oj. Sześć energii. Gdzie on tu nam wyląduje? Trzy. Zrobimy inaczej. Damy piątkę, żeby go wsadzić na minę. 3, 4, 5. Super. Dobrze, następnie trzeba by było gdzieś coś z tą energią pomyśleć. 1, 2, 3, 4. No dobra. Bo nie tyle z energią, ile z. Właśnie, czy zestrzelić te statki? Następny próg wyglądają 4-5. To mógłbym dać szóstkę, ale wtedy ten statek nam zjedzie. O, chociaż o 3-5, o 6,5. Dobra. Dajmy białą. Zaraz tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Bardzo blisko. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i przesuwa się do tej kolumny.
Przerzucamy. Jedynka, jedynka, jedynka. Tu chciałbym na pewno strzelać do tych, ale. No właśnie, bo tego by trzeba zdjąć. On tu ma ile? Wartość 4. No to czwórkę już w sumie mam. Otóż to 4. 1, 2, 3, 4. Będzie kolejne jakby do strzelenia. Dobra, w sumie niech będzie 1. Pyk. I ostatni. No muszę zużyć czwórkę, ponieważ nie mam w sumie innego wyjścia. To przesuwam go o 3. Chociaż. W sumie mogę też położyć na puste pole, żeby on mi zjechał na 4. Ale nie, w sumie on nie będzie się poruszał. Nic mu się nie stanie. Ok. Aktywujemy kości. Pierwsze. 5 energii. Jest 2, 3, 4, 5. Następnie. Szóstka, czyli minus 1, czyli będzie piątka. Kosztuje mnie to jedną energię. Wspinam się o 5. Bo tak mogę. Ta kość oczywiście jest do niczego niepotrzebna. I wszystkie statki, które znajdują się na wartościach 5 i mniejszych. Czyli to jest czwórka, to jest piątka, trójka, tadam. Wracają do bazy. Następnie statek matka się oczywiście obniża o jedno pole. Tu się nic nie dzieje, ten stateczek jest zabierany. No i siłą rzeczy wszystkie te statki lądują w kolejnych kolumnach. Ok. Dobra, możemy trochę odsunąć. No to lecimy dalej. Na razie idzie nieźle. Pytanie tak, dobra, 5 energii miałem, wydałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, cztery, zdałem jeden, jeszcze dwie. No właśnie. To się potem zapomni. Szóstka. 5, 6. Ujojojoj. To jest idealne miejsce. Teraz szóstka. Tylko pytanie, którą dać? 1, 2. 4, 5. No dobra. Czy ja bym chciał jeszcze jakieś wartości? Dobra, zaryzykujmy w sumie, czemu nie. Szóstkę tutaj. I stateczki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 6 i 1. Potrzebna by nam była energia. W sumie 3, 4, 5, 6. Dobra. Pytanie, czy tu, czy tu? Tak, tu nam on mi zjedzie na to pole, ale stąd go nie wywalę, bo nie mam czym. Jeszcze. Dobra. Zróbmy. Szóstkę. Czy ten mi zjedzie tu? I przerzucamy. Auć, 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 auć. Pytanie, czy ja bym mógł coś tu zrobić, bo jak się wdrapie o 6, wtedy musi być szóstka, ale to jest minus 1. Kurczę, nie da rady. Ajajajajajajaj. No to będziemy próbować z tym tutaj pojazdem. Ok, szóstka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu byśmy go dali, czy... A, dajmy tu, co mi szkodzi. Ok. 4, 5, 6. A następnie, aż będzie w sumie jedna energia potrzebna, ale to damy radę. No i co? I tu też w zasadzie tylko pytanie, czy ryzykować, bo tu zostanie mi przerzut, ale jeżeli tu nic nie wykombinuję, to te statki, jeżeli mi się źle wyrzuci, to może zrobimy inaczej. Najpierw dajmy tu. Statek przesuwa się o dwa pola. No i dajmy na koniec dwójkę. Statki się przesuną o jedno pole. Okej, dobra. Nie wylądowały chyba na żadnych takich newralgicznych tych, więc możemy aktywować po kolei. 6 energii. Odwrotnie. Najpierw to. Zużyjemy 2 energii, żeby się przesunąć o 6. Teraz 6 energii. Dzięki temu nie będziemy musieli jej tracić. Te kości nam spadają. No i tutaj jedna energię tracimy po to, żeby nas pojazd pach, przesunął się tutaj. Świetnie. Statek matka zjeżdża. Biały statek ląduje nam gdzie?
No, powiedzmy tu. Dobra. Cio, lecimy dalej. Jeden. Mało, mało, mało. Ile tam musimy szóstkę mieć z tego pola? To możemy mieć teraz dwa. No, okej, okay, to spróbujmy w takim razie. Dajmy na przykład tu trójkę. Czyli ten statek nam się przesunie o trzy pola. Drugą trójkę damy tu. Raz, dwa, trzy. Ouch! Statek matkę się przesuwa i raz. A nie, bo one się przesuwają jednocześnie. Dobra. Czyli dopiero teraz. I po trójce rzucamy. Ła. Wysokie, wysokie wyniki. Będziemy potrzebowali dwie energii. Dobra, energii na razie mamy dosyć. Czyli tak, szóstka nam się lepiej i czwórka by nam się przydała. Ok. No cóż, pójdzie cała energia. 1, 2, 3, 4. No niestety trochę problem, bo tej energii nie nadgonię tutaj tak szybko. Ale niech będą chociaż 4 energii. 1, 2, 3, 4. No i ta szóstka niestety musi powędrować tu. A w sumie jak już walimy to z grubej rury. Dobra. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć. Może nam się kogoś tutaj uda pstryknąć. Okej. Okay. No to po kolei. Najpierw dwie energii zużyję, żeby drapać się o 6. Czyli zużyliśmy dwie energii. Teraz 4 dostaniemy. Świetnie. Znowu dwie energii, żeby się wdrapać o 4. Dobrze, dobrze, dobrze. I wszystkie statki, które są na szóstce, czyli w zasadzie na każdym polu, który ma tutaj wybuch. Też chyba nie. Ląduje na statku matce. Statek matka się obniża. My niestety schodzimy o jeden poziom. Ale tragedii nie ma. Jeszcze. No, za chwilę będzie jazda. No dobra, bach. O, musimy ich powstrzymać jakoś. Tylko, że chyba chociaż. Jeżeli tu dam jedynkę, to te statki się nam nie obniżą, więc jest to jakiś pomysł. Dobra, ile ja tam muszę mieć? Trójkę i piątkę mieć. Trójkę i piątkę. Dobra, to może tak, trójkę dałbym tutaj. I ten statek mi się obniży. 1, 2, 3 pola. Na szczęście nie spowoduje obniżenia statku matki. Dobra, jest kość biała, rzucamy dalej. Nie mam piątki. Niedobrze. Ok, czy kładziemy kość tu? 1 minus 1, 0. Statki zostają tam, gdzie są. Dobra. Następnie. Cztery, dwa, trzy. Żeby to było takie proste. W ten sposób. Czwórka, dwójka. Tak, tu poblokowane. Tutaj byśmy się wspięli o trzy. No dobra, musimy tak zrobić chyba o cztery. Statek nam się obniża, ze względu na to, że uderza w miasto. Jeden poziom zagrożenia wędruje tu. I mamy co jeszcze? Tam jest piątka, więc nie wejdziemy. Więc musielibyśmy, jeszcze mamy te dwie kolumny do wykorzystania. Dobra. To już i tak, chyba że cztery też za mało. Ale możemy zrobić inaczej. Dobra, spróbujmy. Ryzyk fizyk. Dwójka. Dwa i dwa. I teraz, ze względu na to, że mogę przerzucić jeszcze, żeby tak czwóreczka była. Przynajmniej, o Jezu, jest jeden, dobra. To jeden wędruje. Chociaż. Dwie energii, nie, dobra. To jedynka wędruje tu. Statek się nie obniża. Ok, no to aktywacja. Minus jeden, czyli trzy. Możemy się spiąć tutaj. Bardzo dobrze. No tak, ta trójka nam w sumie nic nie dała. Ale dwóch energii nie chcę zużywać, więc nie będę tego używał. Ta kostka jest bezużyteczna. No i te dwie też. Ok. Statek matka nam się obniża. Ten zostaje wystawiony. I jedziemy dalej. Pa, pa,
Dobra, piątkę musimy mieć. Dobra, tutaj. Żebyśmy się wspięli na piątkę. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Potem jedynkę w sumie, dobra, czemu nie? A to na umniejszy statek matkę. Dobra, dajmy trójkę tutaj. Raz, dwa, trzy i pach. Teraz tak. Potrzebowało dwie energii. Na razie energii nie jest potrzebne. Zapytanie, czy można kogoś zestrzelić? Oj, to jest problem, bo niestety nie. Jeżeli damy do tej kolumny cokolwiek. Dobra, tu dam jedynkę, żeby one nie zjechały mi. 5 i 3. Chyba, że piątkę damy tutaj. No cóż, zaryzykujemy. Pach. Statek wraca. 5 i trójkę. Można dać tylko w tej kolumnie. Co nas w sumie specjalnie nie urządza. Jak zjedzie na 2. Ok. Activation. Piątkę potrzebuję najpierw. Piątkę. Dobra. Następnie tutaj za dwie energii. O, będzie wspięcie się. Energia i minus jeden, czyli mogę wspiąć się na. To pole tutaj już jest prawie dobrze. No i te dwie kości nam nic nie dają. Statek matka się obniża. No niestety ja muszę zejść o jeden poziom też. Bida. Więc będę musiał tak naprawdę w dwóch krokach spróbować teraz aktywować pola zielone i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Czyli tu musiał mieć szóstkę i piątkę, i tu trójkę. Ale nie mam energii. Ha! Tę energię dać tu. Dobra. Patrzmy, co się dzieje. Okej. To, o czym myślałem. Czyli szóstka. Niestety ten statek nam tutaj uderza w nas. Ten miał być zostać wystawiony. Gdzie on był? Nic nie było. Dobra, więc ten się obniża. 1, 2, 3, 4, 5, 6. W sumie w dobrym miejscu. Oh boy, 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 boy. Okej. Okay. Na pewno muszę mieć 11 jeszcze. To jest to. Czyli ten się obniża o 5, oczywiście. Wraca. I kolejne uderzenie. I przeszut. Nie za dobrze, nie za dobrze. Dwie energii, ale. Potrzebuję trójkę. Dobra. Dwie energii. Pach. On zostaje tutaj na miejscu. Tutaj będzie trójka. Raz, dwa, trzy. Kość muszę niestety przerzucić. Czwóreczka. O, boj, boj, boj. To mi spadną dwa statki. Dobra, o trzy. Chociaż nie, tylko jeden. Okej, okay, nie jest tak źle. Raz, dwa, trzy. Ten się jeszcze utrzymał, ten we mnie uderzył. No to robimy activation. Dwie energii, pyk. Dwie energii za trzy. Uła! I dwie energii za 11. Weszliśmy na sam szczyt. Gra zakończyła się zwycięstwem. Tyle, jeżeli chodzi o grę pod wrogim niebem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, wiecie, o co chodzi. O, zmęczyłem się. Do następnego.